Hej, z tej strony ja, Wiktoria, jestem Słuchaczku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak się nauczyć angielskiego ogólnie i na egzamin. Okej, a więc na samym wstępie powiem wam, jakie miałam wyniki z angielskiego, abyście mieli jakiś punkt zaczepienia, czy można mi jakkolwiek zaufać. Moje wyniki z egzaminu z angielskiego to było 89% z tego, co pamiętam. No ale generalnie były takie, więc ja jestem zadowolona, według mnie są wysokie. I jak na osobę, która przez całą podstawówkę miała problemy z angielskim na tyle, że nie rozumiałam nic, co było w książce, wydaje mi się, że nauczyłam się go wystarczająco dobrze i na dobrym poziomie przez niecały rok. Wy macie krócej czasu, czyli w tym roku przed egzamin, bo macie zaledwie kilka miesięcy, ale zrobię, co się da, aby wam pomóc. Najważniejszy punkt, jak zacząć uczyć się angielskiego i taka po prostu podstawa, to zacząć egzystować w tym języku. Mam na myśli po prostu przeglądanie rzeczy po angielsku i tak chyba jest zasada każdego języka, bo jeżeli nie mamy styczności z językiem, którego się uczymy, to go zapominamy, nie używamy go, też nie mamy okazji, żeby sobie go utrwalić, a jeżeli jesteśmy nawet na, nie wiem, TikToku, gdzie są angielskie osoby, które mówią po angielsku, angielskie osoby, tak się mówi, i oglądamy ich, kiedy, nie wiem, są jakieś ciekawostki po angielsku, albo nawet jakieś mamy po angielsku, to zapamiętujemy słówka jakieś i ten język sobie utrwalamy, widzimy pisownie, więc bardzo wam polecam i rekomenduję oglądanie na YouTubie jakichś angielskich vlogów i polecam bardzo blogi, ponieważ to jest taki życiowy content, wiecie, ktoś bierze kamerę, nagrywa swój dzień, mówi o tym, co robi, takie bardzo życiowe słówka, które na egzaminie się mimo wszystko przydają, więc polecam właśnie oglądać angielskie vlogi. Ja pamiętam, że oglądałam przed egzaminem taką youtuberkę Crystal Lindy chyba, tu będziecie mieli jej kanał zeskrinowany, no nie wiem, pomogło mi. Chyba. Generalnie jakiekolwiek vlogi. Jest ta dziewczyna, która nagrywa w ogóle o Polsce, że przeprowadziła się ze Stanów do Polski. Nie macie jej nazwy kanału. Ona generalnie mówi po angielsku, nie mówi po polsku, uczy się go, a nie wiem, czy cały czas, bo jej nie oglądałam w sumie. Ale możecie zajrzeć do niej, bo według mnie ma ładny akcent. Bardzo wam polecam włączać napisy generowane automatycznie, bo na angielskich filmikach są, jest taka opcja, na polskich nie ma, ale po angielskiej są, jak są jakieś filmiki, to macie opcję gdzieś w rogu ekranu, tutaj czytałam, włącz napisy i są właśnie wygenerowane automatycznie. Nie każde słówka jest dobrze, bo czasami osoba mówi niewyraźnie, albo jest jakieś po prostu inne słówko i coś wychodzi bez sensu. Dzięki czytaniu napisom i słuchaniu tego, co kto mówi, osłabicie się tym językiem i będzie wam łatwiej na zadaniu ze słuchaniem, bo na egzaminie chyba pierwsze 5 zadań, coś około tego, może 4, są właśnie zadania ze słuchania. No i dalej, kolejnym punktem, co wam polecam, aby się z tym językiem oswoić bardziej i żeby w ogóle zacząć go trochę bardziej rozumieć, taki pierwszy krok większy, to zacząć oglądać seriale po angielsku, ale nie tak od razu, gdzie wiecie, włączycie sobie jakiś serial typu Friends po angielsku i na głęboką wodę nic nie rozumiecie, bo ja tak zrobiłam i to był błąd. Polecam wam obejrzeć sobie od nowa coś, co już oglądaliście, na przykład jakiś angielski serial typu nawet kreskówka, którą oglądaliście po polsku, ale ma angielską wersję. Ja na przykład oglądałam Legendę Aanga, po angielsku Avatar The Last Airbender, nie wiem, jak się mawia. Ja to bardzo dobrze znam, więc jeżeli czegoś nie zrozumiem po angielsku, to mimo wszystko wiem, o co chodzi. Znam kontekst i tak dalej, więc wiecie, jeżeli nawet nie zrozumiecie jakiegoś słówka, bo go nie znacie, to wiecie, o co chodzi w danej sytuacji, bo już to oglądaliście, więc według mnie to jest super rozwiązanie. No i polecam wam mimo wszystko, jeżeli do egzaminu się przygotowujecie, wybrać seriale, które są bardziej życiowe, bo ja już oglądałam serial fantasy, Once Upon a Time, najpierw po polsku, potem po angielsku. No i tam są jednak słówka takie typu z fantasy, typu Enchanted Forest, albo Dagger, albo Dark One, albo Snow White, wiecie, to takie słówka typowo do fantasy, jakiś bajek i tak dalej. Więc te słówka mi się też nie przydały, ale mimo wszystko cały czas je pamiętam i gdzieś tam z tyłu głowy są. Kolejny tip dla was, żeby utrwalić sobie ten język na razie, potem przejdę do innych kwestii. Słuchajcie piosenek angielskich, a potem sprawdzajcie znaczenie ich tekstu, nawet na kopii w klej w Google tłumaczył, bo domyślicie, co znaczy. I będziecie po prostu pamiętali, jakie słówka. Dzięki piosenkom nauczyłam się słówka... nie wiem jakiego. I w ogóle na Pinterestie macie pełno memów po angielsku, na Instagramie sobie wpisz, nie wiem, daily memes i może będą jakieś po angielsku profile, zaobserwujcie je i często memes się nawet powtarzają, albo są takie po prostu do ogarnięcia, że zrozumiecie angielski i po prostu utrwalicie słówka. Też polecam czytać po angielsku, szczególnie na Wattpadzie, bo na Wattpadzie jest dość prosty język, tylko wybierzcie właśnie proste języki, najlepiej jakiś fanfiction moim zdaniem. Jeżeli znacie uniwersum, w którym dzieje się fanfic, to po prostu łatwiej wam zrozumieć słówka i co się dzieje, więc też właśnie polecam fanfiki angielskie. Jeżeli chcecie zmienić sobie język wyszukiwania na Wattpadzie, to wejdźcie sobie w ustawienia konta i tam będzie mieli opcję zmień język i będziecie mieli wybrany polski, po prostu na angielski. Język aplikacji się nie zmieni, ale zmieni wam się właśnie język wyszukiwania, że tylko będziecie mieli angielskie rzeczy. Taki tip.
Ale jeżeli chodzi o takie uczenie się do egzaminu typowo, wiecie, jakiś czas, zastosowanie tych czasów i tak dalej, no to polecam Wam kanał na YouTubie ponownie, mówię o nich chyba już drugi raz, już o nich wspominałam, jak nie kilka razy, więc polecam Wam Rock Your English. Super mnie nauczył bardzo angielskiego dobrze. Polecam bardzo filmik, w którym opowiada, jak wygląda część słuchania ze zrozumieniem na egzaminie. Wiecie, jak macie takie pierwsze zadania, gdzie macie słuchać jakiś tam dialog i potem odpowiadać na te pytania. Więc polecam, bardzo mi się bardzo przydało. No i drugi kanał, który właśnie polecam, to jest Czarno na Białym. Osoby, które to prowadzą, robią te wszystkie rzeczy i polskie, i angielskie, matematykę. No ale angielskie właśnie też robią i od nich się uczyłam, jak się pisze e-mail, więc polecam bardzo serdecznie. No i co musicie wiedzieć o egzaminie angielskiego, bo ja byłam w wielkim szoku tak naprawdę, bo ja zawsze miałam problem z gramatyką, no bo jednak trudno się nauczyć tego, że nie wiem, prezent simple się stosuje tutaj, prezent kontinuastępowy tutaj, prezent perfect tu i tak, wiecie, ja zawsze miałam z tym problem, ale na egzaminie nie ma takich zadań, że napisz zdanie w czasie prezent simple, napisz zdanie w prezent perfect, napisz zdanie, no nie ma czegoś takiego, nie znajdziecie tego w żadnym egzaminie. Więc polecam Wam zapoznać się w ogóle z egzaminami i arkuszami, jak to wygląda. Podobnie link do CKE będziecie mieli w opisie, może nawet Wam podlinkuję jakiś arkusz egzaminacyjny. No, tak, podlinkuję Wam mój arkusz egzaminacyjny, jaki ja pisałam z angielskiego. Ale zdania wyglądają w ten sposób, że macie na przykład jakieś zdanie, jaką formę słowa na przykład wiedzieć zastosować. Ja tak chyba miałam i tam, wiecie, było to wyboru know, albo new, albo knowing. I musicie sobie wybrać właśnie którą formę. I jeżeli, nawet jeżeli znacie czas, no bo jednak faktycznie, jeżeli znacie czas, no to zdanie Wam prawie w ogóle nie sobie problemu, no bo wiecie, znacie czas i widzicie, że nie wiem, tutaj jest S i jest trzecia osoba, to będzie prezent simple. Ale jeżeli nawet nie znacie czasu, ale już w tym języku jakby tkwiliście, typu czytaliście, słuchaliście, ktoś coś mówi, to już nawet z patrzenia będzie mieć, że to brzmi lepiej. Reszta nie pasuje, nie słyszałem nigdy, jak ktoś tak mówi, więc to pasuje, to lepiej. I ja w ten sposób napisałam mój egzamin tak naprawdę. W ogóle na egzaminie jest naprawdę bardzo mało pisania. Tak naprawdę jedyne pisanie to chyba pamiętam najbardziej e-mail, wiadomo, e-mail jest bardzo stresujący, ale jak sobie oswoicie się z takimi podstawowymi słówkami, to nie będzie źle. Najwięcej jest właśnie czytania, typu do pasji odpowiedzi, do tekstu, i tam są jakieś pytania prawda, fałsz, albo w którym tekście, które zdanie pisze do którego tekstu i tak dalej, i tak dalej. To nie są żadne zdania, jeżeli się rozumie język, bo jeżeli jest się z nim osłuchanym. I jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli piszecie e-mail i zapomnicie jakiegoś słówka, albo będzie Wam go brakowało, to może się zdarzyć tak, że wcześniej w jakimś tekście na egzaminie, który był, będzie słówko, którego Wam brakuje. Mi właśnie brakowało słowa konkurs. Nie wiedziałam, jakie słowo konkurs, teraz nawet nie pamiętam, ale wcześniej na moim egzaminie był tekst o jakimś tam konkursie jazdy konnej chyba, coś takiego było. I właśnie tam było słowo konkurs. Ja tego nie zauważyłam, moja przyjaciółka zauważyła i mi to powiedziała, ale jeżeli nie pamiętacie, jakie słowa, to sobie przewincie ten arkusz, bo może akurat w tym miejscu było to słówko, które powinniście użyć. Ale okej, to było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam pomogłam w jakimś większym, mniejszym stopniu. Mi te rady pomogły, mówię z mojego doświadczenia. Jeżeli czujecie się nieusatysfakcjonowani tym materiałem, to jest jeszcze pełno innych na YouTubie. Poszukajcie. Ja Wam jeszcze powodzenia na egzaminach. Do zobaczenia w piątek prawdopodobnie, albo wtorek, zależy kiedy to wstawię. No i pa, pa! Fancy.